No kochani, mamy godzinę 12:32 na tym zegarze, a na tej stacji pogodowej mamy którą? 12:31. O, no kochani, dzwonił pan ochroniarz, jako jedyny jest taki jeden pan, który dzwoni, jak przyjdzie paczka i mi informuje. A pozostali trzej nie, ani razu. No i przyszła paczuszka. Nieduża. Kochani, jak widzicie, o, niech ja ubiorę okulary. Waga jest ile? Kilogram równo. Ale ktoś wymierzył równo kilogram. Chyba z Polski, bo są imienie, nazwiska, wszystkie te znaki, jak to diaktyczne, jak to się tam nazywa. Kilogram i nie wiem, co to ciężkie. Nie rzucać. No kochani, boję się. Boję się, bo to kurczę wygląda jak bomba. No. Naprawdę taką myśl mam. Naprawdę. Bo nie wiem. Nie wiem od kogo. Oczywiście był jeden telefon i nawet SM, ten wiadomość na WhatsAppie, ale to chodziło o jakieś większe paczki. Jakąś większą paczkę. A to jest taka nieduża, ale ma swoją wagę. No i kochani, żebym nie wyleciał w powietrze. Żeby to nie były moje ostatnie słowa. Kurde, a jutro mam urodziny. To chciałbym 70 dożyć. No. Niech się dzieje wola boska. Przeżyłem 70 lat. Nie ma co specjalnie żałować. No, jeszcze kilka lat by się pożyło. Niech się dzieje. Idziemy powoli. Są druty. Nie ma drutów. Kochani, nie ma drutów. Ło. Ło. Co to? Pasta chyba. Do rąk. Albo do nóg. Co to jest? Nie. Chyba na mrówki. Nie, kasztany. Najlepsze kasztany są na placu Pigal. Ha, końska maść z torfem. Jas. Szwajcarska końska maść z torfem. Rozgrzewająca. Zawiera 25 ziół. Fiu, fiu, fiu. To ja się rozgrzeję jako... Kochani. Zawiera rutynę i zioła. Słyszałem o rutynie, że to jest same dobre rzeczy. Czarci pazur. Prawdziwa ulga. No. Czyli to nie jest bomba. Kochani, żyję. Będę żył jeszcze. Kurczę, molek, będę żył. Naturel. Omega 3. No. To, co w rybach jest. Fiu, fiu, fiu. Takie coś trzeba sobie kupować. W tranie to jest. Kurde, muszę okulary przetrzeć, bo ma brudne, nie widzę wyraźnie. A tu się takie rzeczy dzieją. Przełomowe w moim życiu. Kurczę, mi kręgosłup nasuwa. To ja sobie będę smarował tą końską maścią. Ja mam też końską maść, taką sobie kupiłem, ale to nie na torfie. A pamiętacie? U nas był tego, jakiś tam preparat torfowy, którym podobno się raka leczyło. No i to takie coś można, to jest próbka. Kurczę, molek. Ile należy stosować?
Noż, kurczę, nie widzę, te okulary mam takie zamglone. Zalecenia, tak. A tu znowu są też próbki. Otoperal Baby Plus. To chyba na stawy? Czyli też jest jakaś próbka. No, a nie, to jest emulsja do kąpieli. Skóra sucha, wrażliwa, atopowa. A ja mam suchą? Wrażliwą? No mam łuszczycową, ale łuszczyca to jest od stresu. Od pierwszych dni życia powinno się stosować olej. O, to ja będę kurczę, taki tłustawy. Witamina D. Liposomal. To nie jest liposukcja, tylko liposomal. No, aha, czyli takie rzeczy powinien sobie kupować, kochani. Tak domniemam. A to... Muszę przełączyć na Zoom jedynkę, to będzie lepiej widać. I lampę włączyć, bo tak to słabo. Już. Już przeszedłem. I co? W przypadku występowania żylaków nie ma słuchaj, nie mam żylaków, a jedynie delikatnie wklepać balsam, przechowywać z dala od dzieci. Co tu jest? A, skład. Bardzo intensywne zaczerwienienia skóry jest naturalnym efektem pożądanego ukrwienia. Wyjątkowo może wystąpić. Dobra, ale gdzie to się stosuje? Do czego? Testowanie dermatologiczne. Bułka, o, tuszyn. Ale na co to się stosuje? Nie nadaje się do kobiet w ciąży i kormiących. No to chyba mi nie grozi. Prawdziwa ulga zawiera rutyny i zioła. Tutaj chyba jest. Stosunek składników. Czarci pazur zawiera substancje znane z właściwości przeciwzapalnych. Tedy są w dolegliwościach reumatycznych i bólach. No tak, no to ja mam reumatoidalne, nie reumatoidalne, tylko łuszczycowe zapalenie stawów. Przy bólach stawów, mięśni, kręgosłupa, mam bóle kręgosłupa. Oraz w bólach reumatycznych, obrzęku rwie kulszowej nie ma. Kasztanowiec, substancje aktywne, sycyny i tak dalej. Wpływają na zwiększone elastyczność ścian naczyń krwionośnych. A no same dobre rzeczy. Jest głównym masażem balsamem. Ale kto mi będzie to masował? Czy opiekunka będzie mi masować? Końska maść z torfem. No u nas tam na łące, na wsi, w lesie, to było tego torfu, się palił, kochani. Pod spodem, groźnie, nie wolno było wchodzić, bo mógł wpaść w te. Z torfem to unikalny balsam ziołowy, wyprodukowany z torfu i innych rodzajów ekstraktów ziołowych, to jest sama natura. Zawiera substancje mogące przynieść ulgę w przypadku dyskomfortu stawów. No mam, kurczę, nie mogę klęczeć w kościele. Dolegliwości rwy kulszowe to nie jest, w sensie w tradycyjnej balneoterapii dzięki jego wysokiej zawartości wpływa korzystnie również na pielęgnację skóry trądzikowej. Nie mam trądzik. Rozgrzanie, przez co dochodzi do zwiększenia działania substancji czynnych. Nanieś żel na miejsce w takiej ilości, aby skóra była zdolna go całkowicie wchłonąć.
Następnie wmasować. Stosować na oczyszczoną skórę. Regularne stosowanie zwiększa skuteczność działania. Do użytku zewnętrznego. Oczu błon śluzowych nie stosować. No kurczę, kochani. To ja będę jeszcze młody. To ja jeszcze będę fikał. A czy to coś jest na impotencję tutaj? Bo kochani, no jest problem. Jest problem. Kurczę, najgorzej jak pójdę siusiać, to mi trochę zajmuje czasu, zanim znajdę. Już myślałem lupę kupić, czy co, czy na sznureczek wiązać, żeby po sznurku trafić. Bo tak to nie zawsze zdążę tego znaleźć, no i leci w nogawkę, kurczę, molek. Ja to jeszcze jak, wiecie, jeszcze jak coś małego, to nie idzie to nawet, to chyba pincetą trzeba łapać, no nie wiem, no kurczę, taki problem, kochani. A to rozgrzewa, ale tak to mi rozgrzeje, to co? To mi się zwiększy coś? Nie wiem. No. Dobrze wpływa na pielęgnację skóry. Pisze coś o napletku? Nic, nic nie pisze o napletku. No nie wiem, no czyli na kręgosłup i nastawy. No tak, kochani, no bardzo dobry. No kochany darczyńco, kim ty jesteś? No, bardzo dobrze. Tylko no, mógłbyś mi jeszcze, darczyńco, poradzić właśnie na te moje, te inne dolegliwości, które wspomniałem, takie, jak to się mówi, intymne, nie? No. No, chciałbym też polepszyć niektóre rzeczy, żeby nie mieć dyskomfortu tego psychicznego. No, póki tam człowiek jeszcze sam, no to pies drapał, nikt nie wie, nie, ale jak... No jak gdzieś pójdzie na randkę czy coś, no, no to wiecie, to człowiek się musi wycofywać rakiem, udawać, że koty czekają, że tam pogoda, że to, że tamto. No wiecie, co wam będę mówił. No w każdym razie, kochani, no dziękuję, no pies drapał, dziękuję, kochany darczyńco. Tylko żeby jeszcze, no nie, to pójdę do siostry, żeby mi masowała. Od tego jest, nie? Pielęgniarka, a co? A to rozumiesz, jeszcze sobie przeczytam i sobie zamówię. I to się chyba bez recepty kupuje. Nie, te rzeczy. I omega 3. I tego. I liposomal, witamina D. No, liposukcja może by mi się przydała też. Z tego brzucha trochę zdjąć. To nie miałbym problemu potem znalezienia i zobaczenia. A tak to po omacku. Trzeba sobie radzić, rzek jesz schodząc z ryżowej szczotki. No i kochani, staram sobie jakoś radzić w tych ciężkich chwilach. No, Bóg zapłać. No starość niestety potrafi być przykra czasami. Dziękuję. Zdrówka, kochany darczyńco. Żyj nam 100 lat, w zdrowiu, w szczęściu i w miłości do kotków.